Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. Dzisiejszy odcinek nazwę w oczekiwaniu na kryzys. Kiedy wreszcie nadejdzie kryzys? Nie wiadomo, nikt tego nie wie, ale im później przyjdzie, tym bardziej będzie niszczycielski w swoich skutkach. No na razie, tak jak mówiłem już we wcześniejszych odcinkach, myślimy fazę okienko kryzysowe, że jak najbardziej przez najbliższe. Dwa, trzy miesiące jest możliwość większych spadków na giełdach. No ale czy będą? Nie wiadomo. Jeszcze coś wspomnę o tym przy analizowaniu indeksów. Kilka słów jeszcze odnośnie ostatnich filmów. Nagrałem ostatnie filmy inne niż przeglądy. Jeden to spowiedź Hodlera. Tutaj ciekawostka jest taka, że jedna historia, a cała masa interpretacji. Jedni mówią, że to prowokacja, inni nie dowierzają, jeszcze inni pukają się w czoło. Część osób wyciągnęła z tego wnioski, część osób identyfikuje się jakoś, gdzieś odnajduje podobne elementy u siebie. To naprawdę ciekawe, ale to jest też taka ciekawa lekcja, że tak naprawdę nieważne, co powiecie, czy no. Jest to w jakimś sensie ważne, ale najważniejsze jest to, jak to ludzie odbiorą. Każdy odbiera to przez swoje doświadczenia, przez swoją wiedzę. No i dlatego, mimo że jest jedna historia, jest tyle interpretacji. Skąd się te interpretacje biorą? Historia niby prosta, no ale jednocześnie ma bardzo dużo elementów złożonych. I nasz umysł. Jeżeli interpretuje jakąś historię, to tak sobie to fajnie wybiera, że jak gdyby pomija elementy, które są mu nie na rękę a podkoloryzuje sobie elementy te, które gdzieś tam pasują mu. No i potem powstaje z jednej historii, powstaje zupełnie coś innego. Niektórym też zapaliły się dolary. No naprawdę ciekawe, ciekawe, e, ciekawe niektóre komentarze pod tamtym filmem. No, ale tak jak mówię, e, co osoba to będzie inna interpretacja. Mam nadzieję, że, że się to komuś przyda. E, część e, też twierdzi, że jak to holding jest zły, skoro ja na tym dobrze wyszedłem. I gdzieś umysł sobie e, tutaj te wszystkie elementy, o których mówiłem niebezpiecznych pominął. I to tak, jakby ktoś opisał historię mm, na przykład wygrania w Totka. No, nie chciałem używać tego porównania, ale to bardziej to porównanie z tego względu, że prawdopodobieństwo wygranej. No ktoś opisuje taką historię i mówi, że to niestety go tam kosztowało dużo zdrowia. No to w ogóle zupełnie coś innego, ale główna myśl jest taka, że ktoś mówi, no ale przecież się udało. No tak, ale prawdopodobieństwo wygrane jest. Takie małe, że to, że się mnie udało, nie znaczy, że komuś innemu uda. Już to mówiłem w jednym z filmików, a nawet w kilku, co jakiś czas to powtarzam, że to, że Warren Buffett zarabia na holdingu, na trzymaniu akcji, nie oznacza, że to jest strategia idealna, bo większość, nie wiem, 90% czy ileś innych inwestorów na tym traci. Ktoś tam słusznie zauważył w komentarzach, że większość holderów to umiera i nie korzysta w ogóle z tych pieniędzy. To jest chyba głównie tak to wygląda, że ci którzy gdzieś tam trzymają coś zamiast żyć to umierają i nawet nic z tego nie mają. No ale jest cała masa różnych innych jeszcze wypadków po drodze. A w, krypto, w kryptowalutach to co mówiłem tam w tym filmiku, że... Padło ponad 20 giełd, na których grałem. To jakoś też ci, którzy gdzieś tam mi się zapaliły dolary, to, to sobie tego umysł jakby to przeoczył. Ten mały taki niuans. No a tam niuansów jest o wiele więcej. Ale tak mówię, każdy sobie to zinterpretował jak, jak chciał. Dobra, myślę, że... Tyle tytułem wstępu. A jeszcze nakręciłem dwa filmiki odnośnie e, giełdy Bitmex, gdzie możemy grać z dewarowaniem. Jakoś miałem taką wenę twórczą i jak mam wenę, to wtedy coś jestem w stanie więcej nakręcić. No i ja tutaj mm, kieruję się taką zasadą, że robię to, na co mam ochotę, a nie to, co muszę. No i głównie tak wygląda moje życie ostatnio. I. To mi się jakoś bardzo podoba, na część tam ludzi próbuje mi narzucić pewne rzeczy, no ale jakoś jestem wierny temu, tej zasadzie, którą ostatnio wyznaję i bardzo się z tym dobrze czuję. Dlatego ciężko, czasami są filmiki, czasami nie ma, czasami jest jeden dzień po dniu. No akurat tak jest, że mam taką ochotę, taką wędę, tak kręcę, czasami nie mam, czasami mnie nie ma, gdzieś wyjeżdżam na dłużej, nie ma filmiku. No, bo po prostu tak to wygląda, i, i mam nadzieję, że to rozumiecie. No, jeżeli nie rozumiecie, no to to jest bardziej wasz problem niż mój. No. A tu jeszcze przy okazji tego, jeszcze taką jedną y, rzecz mogę wam powiedzieć. To mm, dużo osób y, nie rozumie tego, że na przykład jak się denerwuje na coś, czasami się denerwujemy na coś wydaje nam się, że jesteśmy zdenerwowani. Na kogoś. A w większości przypadków, no nie będą już 100%, ale 90%, to denerwujemy się na samych siebie, a nie na kogoś. Tak to wydaje się ze mną, że się denerwujemy, bo tam nie wiem, jakiś pies zaszczekał coś, ktoś powiedział i tak dalej. I my się denerwujemy z tego powodu, albo ktoś coś zrobił, ale denerwujemy się dlatego, że jesteśmy na to podatni. Czyli to jest nasz problem, a nie tego kogoś. Ktoś sobie żyje własnym życiem, coś robi czasami nawet niezłośliwie, czy niespecjalnie robi nam pod górkę, a my jesteśmy na niego zli. No ale to po prostu tak, powiedzmy, może taką pracę ma, może akurat tak wyszło i nie ma co się denerwować, bo jak sobie znacie sprawę z tego, że tak naprawdę to się denerwujecie na samych siebie, to już to tak nie wygląda kolorowo, bo przecież kogoś to może w ogóle nie interesować. Żeby Zostało to zrozumiane to, co mówię teraz, bo, bo może część nie zrozumieć mojego przekazu albo zrozumieć go nijak. Wiadomo, że każdy tak po swojemu zrozumie, ale taki przykład podam: jedziecie na samochodem i ktoś wam zajedzie drogę. No i część osób lubi sobie pogestykolować, pokrzyczeć w samochodzie. Załóżmy, jeszcze jedzie z kimś innym w samochodzie, i tak ta osoba, która wam zajechała. To nie słyszy, że wy krzyczycie, nie widzi waszej gestykulacji, ale te osoby, z którymi jedziecie, już słyszą, już widzą i, się no i to zdenerwowanie wasze przechodzi na innych. No niestety, tak to wygląda w większości przypadków, że to, że wy się denerwujecie, to robicie tylko sobie źle, a nie innym. To podobnie z komentarzami różnymi, jakimiś negatywnymi. Ktoś lubi sobie pisać jakieś negatywne komentarze. No i tak naprawdę on wzbudza w sobie zdenerwowanie. Czasami osoby nie czytają nawet tych negatywnych komentarzy. No bo to po co się denerwować, więc pisząc negatywny komentarz, jesteśmy sami zdenerwowani i sobie tylko robimy tak naprawdę źle. Część osób ma jakiś moderatorów, którzy to wycinają w ogóle, więc komuś się może wydawać, że robi komuś podgórkę, a tak naprawdę robi samemu sobie podgórkę. Jeżeli chcemy zrobić komuś źle, no to już... Od razu robimy sobie źle, już nawet myśląc o tym. To dla mnie jakby jest takie naturalne, a większość osób nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. Także robiąc komuś źle, tak naprawdę robi sobie źle. Dobra. Zaczynamy przegląd. Na początek platforma XStation 5 od brokera XTB. Link jak zwykle w podpisie filmu. Zwiękmy sobie wykres na większy. Nasdaq, spółki technologiczne, zaczynamy w poniedziałek od lekkiej luki kontrakty, od lekkiej luki Bessy. To co mówiłem we wstępie, że weszliśmy w okienko czasowe, gdzie może tutaj mogą być większe spadki. Takie okienko też było na wiosnę, ale jak widać tamto okienko przeleciało i nic się większego nie działo. Teraz jesteśmy w takim okienku Jesiennym. No, jak najbardziej, spadki są możliwe. Odreagowanie, które mieliśmy po ostatnich spadkach. Nie doszliśmy do ostatniego szczytu, no ale przez cały czas jeszcze spokojnie możemy dojść. Zobaczmy, jak to wygląda na SP. SP podwójny szczyt. No, i to pokazuje tak. Zaliczyliśmy podwójny szczyt, ale przed weekend, więc yy, spokojnie wszystko się może wydarzyć. Poniedziałek, nowe rozdanie. Równie dobrze możemy dziś zrobić nowy szczyt. Jak okazać się, może że będziemy mieli większą czerwoną tutaj świeczkę, albo zostaniemy na tym poziomie, na którym jesteśmy. Dlatego w poniedziałek ciężko się trochę gra, bo jeszcze rynek nie jest rozruszany, nie jest rozgrzany, nie ma jeszcze jakby kierunku wybranego. Ale jeżeli ktoś gra day trading, będzie obserwował to. Myślę, że będzie miał szansę wyłapać, w którym kierunku pójdziemy. No na razie yy, w poniedziałek jest taki start yy, mizerny i bez jakiejś rewelacji, więc, więc na razie nie ma jak gdyby nowego kapitału na wzrosty. Przynajmniej tak to wygląda na razie, ale to dopiero jest początek. Więc tu wszystko się może wydarzyć. No tak się. Ładne odbicie. Nawet no gdzieś prawdopodobnie otworzymy tu luką sybałą I tu jest ważne, czy utrzymamy tą linię wcześniejszą. Na 12 tysiącach. WIG, Wig tutaj zmierzał. Zmierza nam powoli do wsparcia. Zrobiła nam się taka duża konsolidacja. Zobaczymy. Przebicie tego wsparcia. No to tutaj. No niestety może zanegować to całe odbicie, jakie tutaj mieliśmy. No, ale na razie jesteśmy jeszcze powyżej. Chińczycy no, przez cały czas blisko też swojego dna, gdzie jest niebezpiecznie, a Japończycy ładnie doszli do trójkąta zwyszkującego do samej góry. Więc oni jak gdyby są tutaj z przodu. No tak jak na S&P. Bardzo, bardzo ważne. może nie aż tak, bo S&P to robi nowe ATH, a tu gdzieś do nowego ATH to jeszcze bardzo bardzo duża droga. Euro USD przez cały czas yy, ta sama konsolidacja. Od dłuższego czasu z tym fajkowym wyjściem dołem. Yy, kurs utrzymał się powyżej. Tą linię możemy sobie skasować, bo nic nam nie wnosi. Była wiele razy przebijana. Yy, utrzymał nam się kurs powyżej wsparcia na 1,16,159 akurat u tego brokera. Yy, u innego może ta linia być trochę w innym miejscu. No ale jesteśmy w miejscu, gdzie możemy się tutaj odbić. Zobaczmy sobie wykres 15-minutowy na przykład. Tak, no ładnie spadł do tego punktu wyjścia. A tutaj nawet została ta linia przebita. Minimalnie kurs wrócił. Pytanie, czy będzie próbował dalej odbijać? Czy jednak ta świeczka może sugerować odwrócenie trendu? Pokryła prawie całą. Korpusy pokryły tą zieloną. No ale jak widać, kolejna i kolejna na razie tutaj nie ma kontynuacji. Otwarcie poniedziałek, spokojnie, można sobie e, zobaczyć, co się nie działo. Ciężko tu w poniedziałek coś sensownego powiedzieć. E, dlatego już spodziewam się tych komentarzy, że prezes powie albo góra, albo dół. No, ciężko w poniedziałek wyrokować, nie jestem wróżką. E, a jeszcze gracze nie wstali, w większości przypadków, giełdowi. A to zależy od tego kapitału, w którym kierunku będą obstawiali i pójdziemy. Więc musiałbym wejść w ich sny i marzenia senne, żeby przewidzieć, w którym kierunku będą chcieli grać. Ale nie o to w tym chodzi. Dlatego nie chcę tutaj niczego sugerować, bo nowe rozdanie i naprawdę wszystko się może zdarzyć. Frank, utrzymujemy się w tej konsolidacji od, większego, od dłuższego czasu. Złoto utrzymuje się w okolicy 1200 dolarów, srebro w okolicy 14. Takie wyczekiwanie, przez cały czas mamy to wyczekiwanie na srebrze, złocie, euro, giełdy na szczytach, ale jak mówię, okienko czasowe. A z tymi jeszcze przepowiadaczami kryzysów. To jest tak, ja bym ich podzielił na dwie części. Ci, którzy przepowiadają kryzys i tak tylko gadają i nic sami nie inwestują, i ci, tacy, a nawet na kilka, ci, którzy przepowiadają kryzys i sami grają pod to, zakładając krótkie pozycje i trzymając te krótkie pozycje i stają się hodlerami short, shortów i potem się okazuje, że na przykład tracą cały majątek, bo niestety kryzysu nie ma. No ja staram się trochę wypośrodkować, przewiduję kryzys, nie wiem kiedy, ale na pewno kiedyś będzie. I próbuję sobie grać gdzieś na, właśnie, jakichś lokalnych szczytach. I teraz plan jest taki, żeby próbować jednak sobie grać na spadki. Staram się już nie grać na wzrosty w ogóle. No chyba, że taki typowy day trading to jest fajne miejsce na ładne odbicie, ale staram się grać na spadki. Dlaczego? Dlatego, że jak ten kryzys nadejdzie i mi ładnie pozycja wejdzie, no to wtedy. Tą część pozycji, którą zostawię po day tradingu, będzie mi ładnie zarabiała później, jeżeli faktycznie przyjdzie kryzys i okażą się na przykład takie spadki, jak mieliśmy tutaj na początku roku. Zostawiając tę pozycję na dwa tygodnie, jesteśmy ładnie zarobieni i ta pozycja Wam rekompensuje wcześniejsze straty. Dlatego gdzieś staram się staram się tak jak mówię bardziej na spadki niż na wzrosty, ale nie ograniczam się całkowicie, ale te pozycje na spadki staram się zostawiać dłużej, a te na wzrosty brać bardziej to, co przynosi nam rynek. No, po prostu statystycznie do tego podchodzę. Statystycznie większa szansa jest, że przyjdzie kryzys, niż że kryzys przyjdzie za 10 lat. Im dłużej trwa ten kryzys, tym bliżej ten nie ma kryzysu, tym większa szansa, że gdzieś jutro nastąpi ten kryzys. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, yy, odnośnie holdowania, że dopiero wtedy, kiedy przestałem holdować, mogłem jak gdyby wyjść z takiego matrixa yy, zachwalania swojej pozycji. Yy, ciężko, yy, ciężko to, yy, niestety większość graczy ma z tym problem, jeżeli sami grają i jednocześnie kręcą jakieś filmy, albo piszą jakieś artykuły, czy coś wzrośnie, czy coś spadnie bo są skażeni tym, że obstawili coś sami. Więc podświadomie ich mózg szuka uzasadnienia tej decyzji. Tu mógłbym podawać całą masę schematów. Jeden tam ktoś w komentarzu kiedyś coś napisał, że może bym jeszcze opowiedział o jakichś relacjach damsko-męskich, więc może na przykładzie relacji damsko-męskiej to wyjaśnię, na co mi chodzi w tym momencie. Załóżmy, że ktoś się ożenił z kobietą no, niestety po jakimś czasie się okazało, że to nie ta kobieta. No i no, po prostu związek się nie udaje. Wszystko jest nie tak i większość czasu jest negatywnie niż pozytywnie. No ogólnie nie chciałby się nie może nie, jest już nie yy, I ciężko teraz się rozstać, aby wziąć rozwód. W takich przypadków niestety jest dużo. I teraz co robi nasz mózg. Nasz wspaniały mózg. Szuka uzasadnienia, że ta decyzja małżeństwa jednak była dobra. I jak gdyby te złe uczynki tej żony wybiela. No, stara się gdzieś wyeksponować te lepsze. No, po prostu oszukujemy się. No, czasami przychodzi moment, kiedy już to nie, jesteś, nie jesteśmy w stanie się oszukiwać, bo już mamy czarno na białym. Wtedy powiedzmy, może nastąpić jakieś załamanie, ale potem znowu. Pod wpływem, czy to rozmowy z kimś, czy tam z żoną, może nastąpić znowu nawrót do Matrixa, i znowu, że a może tak jednak źle nie jest, może jednak spróbujmy i tak dalej. I tak można trwać, w tym trwać, w tym trwać. I hotlerzy, którzy są na minusie, nie mają takie nawroty choroby tego Matrixa. Jest minus, przechodzi takie już po prostu zniecierpliwienie, już. Już no, nie wiadomo, co z tym zrobić. To już nerw taki, i psychicznie pękamy. No i wtedy jest największa szansa, że ten hodler sprzeda to, wyjdzie z tego matrixa, sprzeda to. Czasami się okazuje, że to w tym dołku sprzedaje, a potem ku odbijam No ale jednak może czasami się zdarzyć, że jednak po rozmowie z kimś będzie dalej trzymał i gdzieś e, ten stan psychiczny od, odsunie dalej. No ale. Czemu trzyma? Dlatego trzyma, że przez cały czas się oszukuje, że um, umysł dobiera sobie mm, pozytywne rzeczy, że to ma jednak sens, to, że hodluje, e, ma to sens przyszłościowo, przecież on nie na teraz, na przyszłość, dla dzieci, dla wnuków, a potem to już na piętnaste pokolenie w kolejności. No, nieważne, zawsze sobie umysł to wybierze, nawet najbardziej abstrakcyjne e, rzeczy e, są tłumaczone przez mózg. E, nie chcę tu wchodzić w sprawy inne. Ale naprawdę ludzie są w stanie sobie wytłumaczyć najbardziej abstrakcyjne rzeczy i wydaje im się, że to naprawdę ma sens. Patrząc z boku jest to totalna głupota i bzdura, ale dla nich ma to sens. No i, i teraz wracając do setna sprawy. Ci, którzy mają już jakąś pozycję, będą zachwalali swoją pozycję, będą kręcili film. Tak, tutaj wzrosty będą, tu będą spadki. Ja przeważnie jestem na jakiejś pozycji i teraz też jestem. i przez cały czas pracuję nad tym, żeby nie opowiadać w filmikach, którym na jakiej pozycji jestem, czy na longach, czy na shortach, na, na jakimś walorze. Tylko staram się podchodzić do tego niezależnie. Dlaczego? Bo to, że ja powiem, że jestem na longach, nie mam takiego rozgłosu, żeby nagle ludzie zaczęli wszyscy kupować i zrobili mi dobrze i ja bym mógł sobie sprzedać na lokalnej górce. Zdaję sobie z tego sprawę. Może jest kilka osób na świecie, którzy mają naprawdę duży, duży wpływ, ale taki Soros ostatnio stwierdził chyba, że shortuje akcje i jakoś zamiast z dół poszły w górę, a chyba kilka miesięcy wcześniej też miał podobną akcję i też mówił, że sprzedaje, a jakoś się okazało, że też poszły w górę, więc naprawdę nie tędy droga, bo część tam gdzieś się wychowała na jakichś grupach Pambe Dambi. I wydaje mi się, że to takie fajne, proste i przyjemne. Tak nie działa, zdaję sobie z tego sprawę. To raz, a dwa, że dzięki temu, że staram się jakoś miarę obiektywnie do tego podchodzić, to jestem w stanie wyjść z tej pozycji w dobrym miejscu, bo nie jestem zafiksowany na tej pozycji. nie Mój mózg nie stara się dobierać pozytywów, że dobrze, że zdążyłem krótką pozycję, pomimo, że rośnie. Kolejna sprawa Tne od razu straty. Bo teraz jeszcze tak, uśrednianie. Też mówię o uśrednianiach. Miałem dzisiaj powiedzieć na wstępie, że będzie krótki film. Dobrze, że nie powiedziałem, bo, bo film widzę, chyba krótki nie będzie, ale uśrednianie. Jak mówię coś o uśrednianiu, piramidowaniu, to jakiś czas ktoś tam wyskoczył w komentarzach, że jakieś bzdury opowiadam, że w ogóle nie mam pojęcia, co mówię. To jest bardzo skomplikowane i tak naprawdę nie jest takie proste, jak się komuś wydaje. Pierwsza rzecz, flatuje czarny łabędź, tracicie cały kapitał, a czasami musicie nawet dopłacić, jeżeli sobie tak uśredniacie. I część to nawet nazywa zabezpieczaniem pozycji, to już jest, nie wiem, postawione na głowie. No ale niestety, ja mam teorię, że większość się myli, a mniejszość ma rację. No, co też byłoby jak gdyby sensowne, bo ta mniejszość jest bardziej inteligentna od tej większości. Ale bardziej słuchamy tej większości. Dlatego też jest takie powiedzenie jest stado baranów czy stado owiec na giełdzie albo owczy pęd, gdzie większość leci za większością. Za tłumem czasami jest psychologia tumu, Jest tłum i w tumie jeszcze, ale zrobiłem dygresję w dygresji, w dygresji jeszcze. W tłumie jeszcze jest czasami coś takiego, że będąc w tłumie jakby nie jesteśmy w stanie iść w innym kierunku, bo nie wiem czy ktoś był w takiej sytuacji, jak ktoś był to, to wie o czym mówię, że jak tłum idzie w tym kierunku to Ty też musisz iść razem z tłumem. Nie jesteś w stanie pójść na przekór temu tłumowi, no bo po prostu się nie da, ludzie pchają się jeden na drugiego, na, na konkretnego na giełdzie. Są też takie mechanizmy, że czasami się nie da po prostu zrobić inaczej. I dlatego zaczął robić? Należy nie być w tym tłumie, bo jak będziemy w tłumie, to już jesteśmy jak gdyby podatni na to, co ten tłum robi. Więc trzeba uważać, żeby nie być w tym tłumie, bo jak już jesteśmy, to musimy się jak najszybciej z niego wydostać. I teraz z tej dygresji przejdźmy do dygresji holdingu, że jak jesteś w holdingu i jeszcze jesteś w tłumie holderów, jak gdyby trzymasz się tej paczki, prezesa mija z daleka, bo on opowiada głupoty, i trzyma się tej paczki, naganiaczy, naciągaczy i różnych opowiadaczy bajek. A teraz ostatnio sobie patrzyłem jeszcze, e, e, zrobiłem taki przegląd filmików. I jeden filmik taki nagrałem, ile zarabiają naganiacze, naciągacze ci szkoleniowcy. I za ten filmik chyba dostałem 1300 łapek w dół, coś koło tego. No naprawdę abstrakcyjna abstrakcyjna mm, liczba łapek. Yy, nie wiem, czy to jest reklama czy reklama. No, ja to odebrałem bardzo pozytywnie, bo znaczy, że ten film uderzył w punkt. Uderzył w punkt naciągacza-naganiacza. Dotknął go tak mocno, że zaangażował kapitał, no to nie jest problem. Dużo rzeczy można kupić, zaangażował kapitał i kupił po prostu łapki w dół. To znaczy, yy, no, to, co kogoś by zraniło, to, co mówiłem na początku filmu, że jak chcecie zrobić komuś źle, to tak naprawdę sobie robicie źle. Jest jeszcze kolejną dygresję wrzucę. Jeszcze mam taką zasadę, że jak ktoś chce robić dla mnie źle, przeważnie się to kończy tak, że robi sobie źle, a ja na tym wychodzę jeszcze lepiej niż wcześniej, bo no, tak naprawdę czegoś bym nie zrobił, a jest taki impuls do działania, to raz, a dwa, że jestem w stanie obrócić negatywny scenariusz na pozytywny dla mnie. Czyli by go nie było w ogóle, gdyby ktoś nie próbował robić źle. Dobra, dygresja, dygresja, dygresja. I mówiąc że to trochę już stracimy wątek z tych dygresji, ale główna myśl to był ten holding i matrix zafiksowanie się na jakiejś pozycji. I teraz tak, czemu ten holding jest taki zły? Ech, tutaj niestety rodzą się e, złe schematy. E, jeden e, taki. Według mnie najważniejszy psychologiczny. Ludzie nie patrzą pod uwagę psychologicznych elementów, które są według mnie najważniejsze. Element psychologiczny jest taki, że uczymy się złego nawyku, że nie tniemy strat, czyli jesteśmy na stracie. To tak. Te osoby są podatne do tego typu rzeczy, jak wejście w związek, który jest dla nich niekorzystny, toksyczny związek, i trzymają go latami. Albo do końca życia. No tak jak holding powiedziałem najgorszy wypadek do końca życia się trzyma i nawet się z tego nie skorzysta, tak samo małżeństwo do końca życia i przez całe życie człowiek nieszczęśliwy. Z mojej obserwacji jest, że większość ludzi niestety niestety w takich związkach jest, i w takich holdingach, i w takich różnych dziwnych rzeczach. Dlaczego? No. Tak, no schemat niestety od rodziców dostajemy, i to jest podstawowy, jak gdyby problem tego, czemu jest tyle hodlerów i tyle ludzi, którzy jest w tych właśnie Matrixach dziwnych, no bo mają schemat taki, że trzeba w tym Matrixie być. Nie będziesz w tym Matrixie? Oj nie, 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 będziesz, będziesz. No i od dziecka, dzie ten, od mojego dziecka ma wpajane przez rodziców, będziesz w tym Matrixie? Będziesz. To nieważne już jaki Matrix. Matrixów cała masa jest ten. Człowiek jest nieszczęśliwy, ale będzie. Ktoś mu robi krzywdę? Nie. Więc. Yy, to jest bardzo niebezpieczne, a bycie hodlerem jak gdyby umacnia nasz ten schemat. No i nie zdajemy sobie sprawę, że sobie rozwalamy całe życie. No, ale część powiedzieć, że bzdury? Jeżeli uważacie, że bzdury, zróbcie sobie taki rachunek sumienia i zastanówcie się, czy nie jesteście czasem, jak jesteście w Matrixie holdingu, to zastanówcie się, czy czasem nie jesteście w innym Matrixie. Mnie to zaczęło doskwierać i zdawałem sobie sprawę po iluś tam latach, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Naprawdę, jak dopiero z tego wyszedłem. Po prostu jak kamień z serca. No naprawdę, yy, będąc tutaj, akurat yy, ja byłem w tej sytuacji lepszej, powiedzmy lepszej, bo gdzieś tam były wzroty, zloty, upadki. Yy, kruszy w górę, powyżej i tak mojej ceny zakupu był. Ale to nie zmienia faktu, że prędzej czy później czarny łabędź może nale, nadlecieć i zgarnąć cały Wasz kapitał. I jak gdyby sobie zdawałem z tego coraz bardziej sprawę. Może być teraz, że nie będzie już kolejnych baniek na kryptowalutach, a może być tak, że tak jak patrząc, jakby ktoś się wrócił do mojego filmiku logarytmicznego, gdzie tam kolejna bańka to wypada 21, 22, no część może nie dotrzymać psychicznie, a no, to raz, a dwa, że sobie będzie budowała negatywny schemat i to się odbije negatywnie na ich życiu prywatnym. Ale to nie mój biznes, czy ktoś chce sobie życie prywatne rozwalić, czy nie. Bo i tak zawsze, co mu umysł zrobi, tak usprawiedliwi to. Powie prezes, nie ma racji, gada głupoty, obejrzy 15 filmów naciągaczy, naganiaczy, opowiadaczy bajek, nada się dobrze i schemat nabudowany. Nie dość, że już jest w tym schemacie, to będzie go jeszcze wspierał. Teraz Część powie, kurde, no ale jak to sprzedać teraz 70% w plecy, no to jest bez sensu przecież. No oczywiście, że jest bez sensu, no bez sensu jest od kilku lat, na przykład dla niektórych. Niektórych bez sensu jest od, od miesiąca, niektórych jest bez sensu od 30 lat. To tak jakby się spytał ktoś, no ale jak, z żoną od 30 lat, no to teraz rozwód to przecież bez sensu. No tak, bez sensu, dzisiaj bez sensu, wczoraj było bez sensu i to też będzie bez sensu. Całe życie będziesz miał bez sensu. Tak to można podsumować, więc nie ma jak gdyby, bo czasami też są pytania w komentarzach, to co mam zrobić? Co mam teraz zrobić? No co mam zrobić? To tak, by to się bydało, To co mam zrobić? Mam się rozwieść teraz żoną no, po 30 latach? No przecież jak? To przecież bez sensu. No właśnie, no i co? Jakie na to odpowiedzi? Nie ma odpowiedzi. To każdy musi się zastanowić, czy po prostu chce trwać w tym Matrixie, być, czy po prostu chce czegoś innego zrobić. No bo część ludzi. Nie jest gotowych na wyjście z tego Matrixa, no i może lepiej, żeby nie wychodzili. Nie wiem, czy ogl oglądaliście film Matrix. Dlaczego mówię o Matrixie? Bo akurat film Matrix jest taką przenośną tego, można sobie go interpretować na w różne sposoby. Jest przenośną tego, że jak weźmiecie tą pigułkę czerwoną czy niebieską, to już nieważne, jaka tam była w filmie, ale jak weźmiecie tą pigułkę, to nagle się obudzicie w innym miejscu brudnym, śmierdzącym, niewyglądającym ciekawie, a wasze stare życie, już się nie da do niego wrócić. To już nie jest tak, że jak sobie weźmiecie rozwód z żoną, ona sobie ułoży życie już jakoś z kimś innym, to nagle powiecie, a, 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 wracam, wracam, to jednak tamto życie było spoko i ten Matrix to nieważne, że nie było fajnie, że czułem się źle, ale teraz się gorzej. Nie ma powrotu. Jak sprzedacie teraz Wycholderzy na minusie, to nie ma powrotu. Nie ma powrotu później do tego, jak cena powiedzmy, potem wzrośnie o 100, 200%. Będziecie chcieli odkupić, to już nie wchodzicie w to samo. To już macie, to już zupełnie inna bajka jest. Kupujecie już dużo drożej, i mówicie, a, a to mogłem nie sprzedawać, no przecież tu wzrosło. Nie ma powrotu. Dlatego staram się nie udzielać żadnych rad. Zresztą główną moja rada dla każdego to jest, że każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co chce w życiu robić. Bo nie ma powrotu. To, co powiedziałeś, nie da się odpowiedzieć. To, co zrobiłeś, nie da się odrobić. Może te słowa brzmią bez sensu, ale akurat tak fajnie, fajnie mi to pasuje. Nie da się, więc jak już zrobić coś, konsekwencje tego działania. To jest kolejny problem. Większość ludzi coś robi i co by chciało? Tak, bez konsekwencji, żadnych konsekwencji. To tak jak ja bym chciał nagrywać filmy bez konsekwencji, czyli co? No, żeby nie było żadnych negatywnych interakcji, no, 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 różnych dziwnych rzeczy, bez konsekwencji, najlepiej no, bez żadnych negatywnych. Pozytywne, tak, negatywne nie. No nie, no życie wygląda tak, że mamy i negatywne, i pozytywne interakcje, i konsekwencje, więc. Kolejna sprawa dla tych, którzy sobie wymyślili teraz genialnie, to nie będę nic robił. Nic nie robienie to też jest robienie. I wracamy do punktów, które mówiłem wcześniej, że większość hodlerów umiera z tym, co sobie kupili. Czyli co? Czyli myślimy samodzielnie i każdy musi podjąć sam decyzję, co zrobić. Dobra, nie wiem, czy większość dotrwała do tego momentu, bo tu jest dygresja. Ale może jeden z użytkowników napisze, w którym miejscu się zaczyna dygresja prezesa, i reszta będzie mogła sobie ją obejrzeć. Bo część staje sobie z tego sprawę, ogląda filmiki tylko dla tych moich dygresji i tych różnych moich luźnych opowieści. A czasami te opowieści są wplątane niestety w wykresy. Dobra. Mówiłem o złocie, srebrze, ropa. Ropa, tu przez cały czas mamy też trójkąt zbyszkujący. Oparliśmy się o linię trendu wzrostowego i CD Projekt. W zawieszeniu, no jest szansa, że to nam odbije i przebije. Weszliśmy w korektę, konsolidacja. Lubię sobie rysować takie konsolidacje i później zagrać na wybicia z nich. Ale na CD Projekcie. Tak, na CD Projekcie jeszcze, jeszcze mam shorty. O CD Projekcie mówiłem gdzieś w tych rejonach, że będę tutaj grał na shorty, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, plotka, super, hiper, filmik, super, poszło w górę, no i fakty takie, że no, no i co z tego, jak sobie i tak w tą grę nie zagrasz, ale możesz sobie popatrzeć, jak ktoś gra, no to trochę takie smutne, nie? No właśnie dlatego fakty są takie, jakie są, że kurs tam spada, a nie idzie do góry. Ale to, co mówiłem wcześniej, jeżeli... Kursy dalej będą ciągnęły i to okienko zamknie nam się jesienne, gdzie możemy przyjść na kryzys. To potem jest raj świętego Mikołaja. Ludzie wpadają w happy nastrój i kupują na potęgę rzeczy, których nie potrzebują. No i też mogą kupić na święta, na przykład akcje CD-projektu. Dobra, przechodzimy na rynek kryptowalut, platforma TradingView. Link do platformy, jak zwykle, w opisie. Filmu. Zaczynamy TradingView, platforma TradingView. Bitcoin tu będzie króciutko, z racji tego, że strasznie dużą, długą dygresję, dygresję w dygresji była i jeszcze kilka dygresji obok. Bardzo krótko. Tutaj powoli nam się wyczerpuje to odbicie na Bitcoinie. Reszta kryptowalut, mizeria. dasz coś tutaj pró próbuje ugrać. Wysowałem taki trójkącik, którego wyszliśmy weź, weź, górą, no ale y, nie napalałbym się strasznie na wyjście górą z tego trójkąta. Jeżeli Bitcoin zacznie dołować, to nie widzę tego, żeby dasz nagle szedł pod prąd i, i leciał w kosmos. Reszta naprawdę to jest słabo. Nano. Też wysowałem trójkąt. To wyjście górą to już jest kiepsko, bo wyszliśmy górą i o, obsuwamy się po tej linii, więc nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. ETH, gdzie było ładne odbicie w górę, ale doszliśmy do bandy linii trendu spadkowego. Więc nowy tydzień akurat tutaj na kryptowalutach nie ma znaczenia czy weekend. Czy nie ci, którzy nie są przyzwyczajeni gramy przez cały czas 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. To dla tych, którzy są uzależnieni od grania może być trochę nieprzyjemne, bo nie mają odpoczynku. Dobra. Mamy tutaj dolną bandę 600 7437 wykres z BitMexa. Dlaczego pokazuję BitMexa? Przecież to są kontrakty, tak, ale ogon rządzi psem, czyli kontrakty to są pochodne tego, co się dzieje na giełdach, ale okazuje się, że jednak fajniej sobie zagrać na pochodnych, można sobie zagrać z lewarowaniem. Mając 1000 dolarów, można sobie obstawić pozycję na 100 tysięcy dolarów, a czemu nie i zarobić w 5 minut, nie wiem, 10 tysięcy, albo stracić cały 1000. Tam jeszcze było pytanie, czemu cross, czemu gram na krosie na bitmexie, a czemu nie na innym. Bo lewarowanie dla mnie nie ma znaczenia. To też muszę widzę w kilku filmikach yy, powtarzać i mówić z tym lewarowaniem, bo to jest, nie wiem skąd się to wzięło, niezrozumienie tematu lewarowania kompletnie. Większość ludzi to gra z lewarowaniem, ale chyba nie ma pojęcia, na czym to polega. Dla mnie lewarowanie nie ma znaczenia. Dla Was też nie ma znaczenia, mimo że tam jest napisane 1 do 100, 1 do 500, 1 do nie wiadomo ile. Ma znaczenie, ile ryzykujecie. A to, ile ryzykujecie kapitału, to jest, ile macie kapitału u brokera danego na zabezpieczeniu. Możecie sobie grać na lewarowaniu 1 do 500, ale jak sobie założycie pozycję, gdzie tylko sobie macie. Yy, Albo 1 do 100, żeby było łatwiej, a założycie pozycję 1% z waszego kapitału, to tak jakbyście grali bez lewarowania, czyli 1 do 1, bo macie takie zabezpieczenie kapitału. To jest ważne, ile macie zabezpieczenie kapitału. Na BitMEXie jest to fajnie, bo możecie sobie wrzucić w kalkulator, ile możecie stracić. I zobaczcie sobie, że jak sobie zmieniacie lewarowanie, nawet nieważne ile to. Tracicie i zyskujecie tyle samo, bo to nie ma znaczenia, że się tam zmienicie na 50, na 1 do 100. Jak tyle kurs się ruszy, to stracicie 0,4, 0,2, czy ile tam wychodzi, ale zawsze tyle samo. Ważne, ile to jest z waszego kapitału, dlatego, jak gram na 5% mojego kapitału, że nie mogę stracić w danym ruchu więcej niż 5% kapitału. Powiedzmy, że mam kapitału jednego Bitcoina. 5% tego kapitału to jest 0,05. Wrzucam sobie to w ten kalkulator. Cena wejścia, cena wyjścia. Tam gdzie był stop loss. Jeżeli wychodzi mi więcej niż 0,5 to znaczy, że muszę zmniejszyć pozycję. I na tym polega cały widz. Wielkość pozycji. Jak dużą założycie pozycję ma znaczenie. A nie z jakim lewarem zagracie. A cross jest o tyle fajnie, że dobiera tą pozycję. Ten lewar i jak jakby to na Bitmexie to nie ma większego znaczenia, bo lewar jest tak duży, że spokojnie mogę sobie grać. Na XTB jest trochę gorzej, no nie tylko na XTB, ale na innych brokerach też po tej ostatniej zmianie, no, że lewar jest taki, że jak sobie założę jedną pozycję już, no to już mi zabiera całe zabezpieczenie i nie, i nie założę sobie kolejnej pozycji, mimo tylko, że na tamtej mogę stracić 5%. Na Bitmexie tych pozycji mógłbym założyć więcej, ale gram tylko na Bitcoinie, gdzie tam yy, jak zakładam pozycję przeciwstawną, to zamykam i tą, więc tu też sobie nie poszaluję z pozycjami. Tu jedynie mogę mieć jedną pozycję, na której stradzę maksymalnie 5% kapitału. Czyli do zapamiętania, wielkość, ile ryzykujecie, to jest ważne. Nieważne, co tam jest napisane, jaki lewar, bo to jest w ogóle jakieś prześciganie. Ja gram z u brokera, który ma 1 do 500. Nie ma to znaczenia. O tyle ma znaczenie. Że jeżeli byście chcieli grać na euro USD z lewarem 1 do 2, no to to się mija z celem, bo tam są takie małe ruchy, że 5% kapitału stracić, to nie wiem, ile by, by trzeba czekać. O to chodzi. Więc jeżeli ten lewar byłby dalej zmniejszany, to się okaże, że na Forexie jeszcze w ogóle nie opłaca grać. Bo po prostu no, takie małe ruchy są cenowe. Nie to, co na, na Bitcoinie, że można. A, kolejna rzecz. Część ludzi, jak Chcę sobie też grać na lewarowaniu na wzrosty. Na kryptowalutach polecam grać na lewarowaniu na spadki, a na wzrosty kupić sobie fizycznie. To naprawdę są duże ruchy. Popatrzcie 0,2, znaczy to akurat jest srebro. Zły przykład. Agi 8% spadku. Popatrzcie, że to są naprawdę w ciągu jednego dnia. Duże ruchy na kryptowalutach, więc lepiej sobie już, jeżeli gracie na wzrosty, kupić fizycznie. Nie musicie grać z lewarowaniem, no chyba, że już ktoś koniecznie chce, ale na spadki, tak samo na spadki, gracie na giełdzie BitMex, żeby zagrać na spadki, ale niekoniecznie musicie zakładać pozycję tak, żeby ten cross wam wyszedł, że macie lewar 1 do 100, bo 1 do 100 lewar, jeżeli zagracie całą pozycję na maksa się zapakujecie, to kurs, jeżeli macie pozycję krótką, wzrośnie o 1%, a wy stracicie 100% kapitału. 1 do 100 sobie, łatwo też sobie pomnożyć jakbyście grali całym kapitałem to jest po prostu, mnożycie sobie to ile byłoby 1 do 1 dobra nagadałem się trochę dzisiaj, myślę, że to starczy dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem